Siemanko, Cesar Piotr, kurwa, gdzie jestem w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie, myślę, zakładali nowego tłoka, w sumie nie nowego, bo używanego, ale jest w bardzo ładnym stanie tłok ogólnie, do mojego ogara i nowe pierścionki, bo tak już mała była kompresja i ściągłem sobie tłoka i ogólnie tak, no. Nie się przepali, jak widzicie, jak macie przepalenia pomiędzy pierścieniami. Mój górny jest aktualnie w cylindrze, to wam powiem dlaczego. I no, jak macie przepalenia, to znaczy, że przedmuchy są. To o. Ogólnie dosyć porysowany jest taki, nie za fajny. Musiałbym ogólnie coś cylinder wmyć, ale na razie to na razie polata, mam w zapasie i tak. Dobra, jak sprawdzić, czy pierścienia są dobre? Bierzemy sobie szczelniomierz i tak, najpierw sobie wsadzamy pierścień, tutaj jak widzicie, do cylindra, tak mniej więcej na środek i do zamka. Szczelina pierścień jest dobry wtedy, kiedy jest szczelina w zamku od 0,1 do 0,6 mm. Wsadzam 0,6. Jak przejdzie gładko, to znaczy, że jest tragedia. No. Przechodzi bardzo gładko. Dobra. Dobra, zaraz sobie wsadzę nowego pierścienia. I zobaczymy, jaki tu będzie luz. No. Mam tutaj nowy pierścień. Już widać na pewno zużycie. Zobaczymy, czy w ogóle 0,10 wejdzie. To jest ciekawe. Na pewno będzie takie pasowanie, że tu 0,10 nawet. O! 0,10 wchodzi. No, powinno być mniej więcej po... nie wiem ile, no 0,3 myślę, że jest tak idealnie. 0,1 wchodzi, więc próbujemy sobie... Tu mamy 80, 0,10. Kupiłem sobie ogólnie szczelniomierz nowy dzisiaj, żeby właśnie to posprawdzać. Dobra, może tak, o! Co tu mamy? 0... Chyba 0,25, tak o! Oj, oj, uciekło mi. 0,25, czy przejdzie? O, już problem widać. Czyli 0,25 nie przechodzi mi. Dobra, o 0,6, o 0,15 spróbujmy. Ciach. O, 0,15 przeszło, dobra. Czyli, a już tak ciężko, więc około, więc no, ewidentnie mam pierścienie wyrobane. Jestem ciekawy ogólnie, jakbym mógł wam tu jakoś światło jakby dać wam czy coś. Byście sobie porównali, o. Proszę bardzo. Nie wiem, czy widać, ale jest taka różnica, bo tego dolnego nie będzie widać za dobrze. Ale jest różnica wielka. No, czyli tak, zakładam na tłoka pierścionki i skręcamy. No, nowe pierścionki. Patrzyłem na luzy. Stary miał 1,5 mm, jak wsadziłem szczelniomierz, a nowy 0,15, więc no, zużycie dosyć niezłe. No, mniej więcej tamte pierścienie miały może z 1000 km, no. Nieźle się wyjechały, no zobaczymy, jak teraz będzie chodził na tym zestawie, może będzie lepiej, zobaczymy w sumie. Dobra, myślę, że przejdziemy do kadru, którym będę to skręcał. Posmarowany cylinder ogarnięty, teraz wsadzamy, szukamy. Dobra, jeden pierścień mamy, teraz drugiego trzeba szukać.
To jest jednak. O, dobra. Teraz tylko uszczelkę sobie posmaruję. Usiadło. Tak. Tylko jeszcze uszczelkę sobie posmaruję, żeby tu nie było problemów żadnych. Wsyłam to wotem oczywiście, bo po co silikon tutaj? Tutaj mi nigdy nie przepuszczało. I nie mam z tym problemów. Tutaj zawsze mam wszystko ładnie zrobione. O, postarczą się później z pierwszej będzie luksus. Dobra, ciach. Siadzie. Jak jest? O kurde. Dobra. Dobra, troszkę oliwy jeszcze, żeby miał pierwszy rozruch lepszy. Będzie mu lepiej chodzić. Dobra. Teraz tak. No tutaj nową muszelkę, starej jednak nie dam już. Damy nową od razu, zobaczymy czy będzie dobra. A, pięknie pasuje. Teraz głowicka. Ładna, wyczyszczona. Co tego ona była? Ona była chyba. Tak musi być. Dobra. Ciach. Dobra, tak. I teraz dajcie filtry. Do przykręcenia głowicy będę kręcił kluczem pneumatycznym. Ustawiamy na 9 Nm. Proszę, a ciach. Dobra. Teraz podkładeczki. Ja tu mam oryginalne podkładki nawet. Ciach. Zobaczymy jak teraz będzie kompresja. I ogólnie takie pierścienie docieramy 100 km, nie? Czyli robimy sobie przerwy co 5 minut. Najlepiej robić zawsze przerwy co 5 minut, bo jak zagrzejecie go i przegrzejecie, coś spuchnie, nie wiem, to się może z wam dziać, to będzie słabo. Weszła, nie weszła. O, dobra. O, będzie miło jak zacznie normalnie chodzić teraz. Sobie go odpalę. No, no i przykręcamy na 9 minut. Teraz tak na spokojnie przykręcić, żeby się przykręciło coś. Później dociągać.
tu było trochę przykręcone, nie tak? To ma też dorąbane. Dobra, jeszcze czas na dociąganie. Głowice. Dobra, mamy. Okej, sobie skuterkę wjechał. Dziewięć. Teraz z tej strony tutaj. Dziewięć. Sprawdzać. Dobra, mamy 9 minutach. Ciach, dobra. No, a to teraz sobie wszystko teraz poskręcam. I odpalamy go i zaraz pokażę. Tylko jeszcze zobaczymy, czy już widać inną kompresję. O kurde. Ojojoj. O. Wydarzony w kapiesie. Dobra, widzimy się, go odpalimy.